Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym moim filmiku dotyczącym konfiguracji routerów. Tym razem zajmiemy się routerem TP-Linka. Jest to model Archer, także taki troszkę bardziej rozbudowany. Oczywiście wpisujemy adres, który znajduje się na spodniej części routera. Zazwyczaj ma on formę taką. Lecz może też być to inny adres, może też być to adres domenowy, czyli www.net.pl. Różne są tego typu adresy, każdy producent ma inne. Wszystko znajduje się na naklejce na spodniej części routera. Mamy tam adres do naszego routera oraz login i hasło, na przykład admin. Gdy się zalogujemy do naszego routera, musimy mu skonfigurować sieć radiową. Standardowo w TP-Linku może nam się pojawić jakiś pomocnik do zarządzania, do konfiguracji. Ja z tego nie korzystam. Quick Setup omijamy, klikamy Advance. Wybieramy tutaj Wireless, ponieważ chcemy skonfigurować sieć radiową. Wireless Settings. I tutaj mamy sieć 2,4 GHz, 5 GHz i 5 GHz 2. Można mieć dwie sieci na częstotliwości 5 GHz. To taki dodatek w tym routerze. Najpierw skonfigurujemy sobie sieć 2,4 GHz. Wpisujemy nazwę naszej sieci, z którą będziemy się łączyć. I tutaj wybieramy jeszcze hasełko. Wybierzmy sobie na przykład typ szyfrowania WPA2PSK. Może być TKIP. I hasełko oczywiście 8 znaków. Gdy teraz byśmy kliknęli Save, będziemy mieli dostęp tylko do sieci 2,4 GHz. Jeśli chcemy mieć także dostęp do sieci 5 GHz, klikamy jeszcze tutaj. Przy sieci 5 GHz warto sobie dodać coś takiego przy nazwie, żeby wiedzieć, że to jest sieć 5 GHz, a nie 2,4. 5 GHz jest ogólnie mniej zakłócana, jest stabilniejsza, choć przez ściany może mieć troszkę krótszy zasięg. Na pewno internet będzie na 5 GHz szybciej chodził niż na 2,4. To jest też jej dosyć spora zaleta. Standardowo wybieramy WPA2PSK, może być TKIP. Także wpisujemy hasło. Najlepiej takie samo jak na sieci 2,4 GHz. Także to wszystko. Po wpisaniu hasła, nazwy sieci, no to już nam się zresetowało. Po wpisaniu hasła, nazwy sieci mamy już dostęp do naszego routera za pośrednictwem naszego telefonu. Oczywiście nie zapomnijcie za każdym razem, jak jest tutaj save, wtedy zapiszemy zmiany. Router powinien się ponownie także uruchomić i będziemy mieli dostęp do internetu. Także dzięki, trzymajcie się. Cześć.